Druk nr 444, projekt zarządu, paragraf pierwszy, zmienia się nazwę zadania pod nazwą Komisariat III Policji, zakup sprzętu łączności informacyjnej, kwota 750 zł, na zadanie pod nazwą Komisariat III Policji, zakup materiałów łączności, kwota 750 zł. Robimy tutaj taką korektę pieniędzy, tak aby policja miała większe możliwości skorzystania z tych pieniędzy. Zakup materiału łączności. Tu dokładnie była prośba o baterię. Proszę bardzo. No właśnie, chciałabym się dowiedzieć, czym się różni materiał łączności od sprzętu łączności informacyjnej i chciałam zwrócić uwagę, że nie dalej jak dwa tygodnie temu prosiłam, żeby wszelkie zmiany wynikające z bezpieczeństwa, żeby przechodziły przez komisję. Wiem, że to jest pierdoła, ale powtarzam po raz drugi. Wszystkie zmiany dotyczące bezpieczeństwa proszę, aby przechodziły przez komisję, inaczej tą komisję należy rozwiązać. Dziękuję. A jakie są te sprzęty? Czy to jest materiał łączności? Są baterie, to normalnie ładujący sprzęt. Okay. Nie mogą korzystać od sprzętu łączności. No zakup, akurat nie wiem, czy nie uważam, czy... To jest taki wniosek, czy to było policji, żeby policji, tak, prośba o to, im jest dużo łatwiej z tego skorzystać w takim zaspisie niż wcześniejszym. No, nie, to nie jest rozsądne. Ale do sprzętu. Nie, to jest informacja, którą uzyskaliśmy od policji, w taki sposób, aby to było zapisane. I tak w sposób zapisaliśmy to. Ale ja rozumiem, że nie dostaliśmy. Tak, jak najbardziej. Tak, zrobiliśmy pismo? Tak. To na czym jest to odbiorą z komisji? Dostaliśmy to pismo wczoraj. Wczoraj było. Na maila prywatnego. No to jak sobie służby chcą rozmawiać? Musi o tym rozmawiają. Po rozmowie telefonicznej poprosiłem. Policja przysłała do nas informację, jak to ma wyglądać, bo nie zmienialiśmy zakresu, więc nie informowanie komisji. Karolina, bardzo bym cię prosił, aby się nie unosiła, mówiąc, że nie wiem, jest potrzebna Komisja Bezpieczeństwa, a tym bardziej twoje przewodniczenie tej komisji. Robimy tylko korektę, więc nie jest żadnych zmian. Ale ja już mówiłam, że merytorycznie ja się zgadzam, okej, rozumiem. Natomiast chodzi o zasadę. Jeżeli poprzedni zarząd był krytykowany za to, że omija komisję, a nowy zarząd nic innego nie robił, tylko zarzekał się, że on teraz będzie brał pod uwagę opinię komisji, a wierzy, co robi, to po kolei omija tę komisję, no to mam prawo, żeby się nie brał, nie? Po kolei, które komisje właśnie? No na przykład poprzednie, przepraszam, pismo dotyczące tej szkoły, to też uważam, że była wczoraj Komisja Edukacji, na komisji 95, bo ja nie wiem, czy to było na wniosek? Nie, no to ja mówię o tym, że to jest drugie już teraz sprawa dotycząca, że uważam, że powinno też przejść przez komisję. Czy to było też na wniosek pani dyrektor, że nie chce sprzętu, a chce po prostu pieniądze na to, żeby zabezpieczyć pomieszczenia przed zalaniem, jakie to są pomieszczenia? Jeśli jest to na komisji, to my czytamy pismo, dyskutujemy, radny może tam iść, sprawdzić i tak dalej. Czy moja prośba też taka, że jeżeli ktoś pisze na piśmie spraw społecznych, to żeby procedować na komisję spraw społecznych. Do wcześniejszej sprawy nie było, do wcześniejszego druku nie było żadnego pisma. Była to informacja telefoniczna, z panem dyrektorem rozmawiałem. Pani dyrektor, no też ma kontakt, nie wiem, z radnym, na przykład z waszym posłuchem na obradach Rady Miasta, ale zajęci byli inną dyskusją na ten temat. To teraz jest... No to się zrozumie, że jest radnym z tego okręgu, więc nie do przedmiotu. Mogła go nie informować. To tyle samo, że mniej czasu zajmuje wysłanie maila. Dyrektorowi mają maila do dziennicy i mogą napisać pismo i też może być rozpatrywane na komisji, niż na przykład zarządzenie. A jak nie ma pisma... Nie było żadnego pisma, Pani Aniu, ja to powiem do zdania. Ale na poprzedniej sesji mówiliśmy, i zarząd wyszedł z taką inicjatywą, żeby tylko się zajmować sprawami, jeżeli jest pismo. A dzisiaj jest zupełnie co innego. Ja się pani cieszę, bo pan. Ja się cieszę. Sobie to... życzyła, by nie wysyłać do pani żadnych pism, gdzie zawsze wysyłają skrzynkę mailową. Ja wysyłałem różnego rodzaju pisma, była taka niepokojąca. Panie premierze, proszę czytać teksty ze zrozumieniem. Ja panu napisałam maila w ten sposób. Bardzo proszę pana przewodniczącego o nieprzysyłanie mi uchwał Rady Miasta Krakowa, bo na dupie sobie to sprawdzę. Byłabym wdzięczna za przesyłanie mi projektów uchwał dotyczących dzielnicy trzeciej. To jest właśnie pełny mój tekst.
I tak to trzeba odbierać, nie inaczej. Ale jak powiem dwa zdania, to nie jest w nowe środki dla szkoły, tylko to zmieniamy przez uchwałę. Ja rozumiem, ale czy nie powiedzieliśmy zdania z jednej środki, tylko chodzi o zasadę, tak? Okay. Szanujmy się, komunikujmy się. Bo to jest szczególnie, że idzie do szkoły z telefonu wczoraj. Proszę, czy ja się zdają? Dobra. Dziękujemy za odbycie. Dziękujemy za świeżbienie. Pani Aniu, oczekuje Pani od to, żebyśmy skonsultowali to telefonicznie, jak nie. Nie, tylko że te sprawy powinny być przekazywane na komisję, po to są, żeby je głębiej, prawda, rozpatrzyć. Jak jest telefon, Pani Aniu, to proszę do druku, to proszę, jest tam głębiej do rozpatrzenia. Może nie wiem, jako przewodniczący rady nie rozumiem, co tu jest trudnego i ciężkiego do zrozumienia, że musimy sięgać, jeżeli jest potrzebna tylko i wyłącznie uchwała Rady Dziennej, żadnej innej komisji nie muszą praworządność, uczciwość, to jest. Ale co tu jest nieuczciwego i nieprzejrzystego, nie rozumiem. Że dyrektor się zwraca, osoba, która się zwraca. Dzwoniła do nas pani dyrektorka, nie było żadnej informacji na piśmie, pani Aniu. Gdyby była, też by pani przekazał. Proszę, postanowię to komisję, proszę wysłać maila, przekażę to komisji. Wczoraj była, nie ma sprawy. Ale nie było takiego maila, czy to będzie pisać. Dobrze. Dziękuję bardzo. Nie wiem, jak zaparkuję, bo będą później problemy na kolejnej sesji. Będziemy znów, jak nie zakończymy tego tematu raz na zawsze. Po co kolejna biurokracja pani Aniu i po co kolejna formalność? Jeżeli jest telefon i dwa zdania pani prosi tylko o zmianę zakresu rzeczowego zadania, to możemy zrobić tak, że ktoś zadzwoni do pani, poinformuje, że jest taka prośba i myślę, to wystarczy. A ja to przedstawię na komisji. I tyle. I na tyle. Może być nawet, jeśli się nie odebrała określić, ale po to są komisji, po to jest tyle, co się zajmowało. Dobrze. Oczywiście, odpowiem tak, tu jest przewodnicząca Komisji Edukacji, to wcześniejszy uchwał, o tym rozmawialiśmy. Przepraszam panią Anielę, że panią przewodniczącą Komisji Edukacji, że panią nie poinformowałem. Co do druku, tutaj, który omawiamy, 444. Przystępujemy do procedowania tego druku. To jest za poparciem projektu uchwały. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta.